Witam w Kerbal Space Program. Dzisiaj sobie właśnie zagramy w tą oto grę. Jest to moje pierwsze uruchomienie, także też nie bardzo orientuję się, jak tutaj wszystko działa. Natomiast wszedłem kilka początkowych scenariuszy, tak aby zapoznać się nieco ze sterowaniem oraz mechanikami tej gry. Wejdźmy może na razie nie do hangaru, ale zobaczymy sobie nasze kontrakty. Co nam tutaj ciekawego oferują? Czyli mamy dać szybki raport sprzed startu. Jak najbardziej, bardzo łatwy kontrakt. Ustawimy na niego trochę punktów nauki oraz pieniędzy, tak? Możemy przyjąć dwa kontrakty naraz. Zobaczymy, co jeszcze nam ciekawego oferuje. Aha, czyli po prostu mamy wystrzelić naszą rakietę. Tak, że to nie będzie trudne zadanie. A więc się za to zabieramy. I przechodzimy do budowy naszej pierwszej rakiety. Nieco ściszę może dźwięki z gry tutaj. Ponieważ obawiam się, że nie będzie po prostu mnie w ogóle słychać. No może trochę przesadziłem. Okej, myślę, że taki poziom będzie dobry. A więc przejdźmy do budowy naszej pierwszej rakiety. Zbyt dużego wyboru tutaj nie mamy, jak widać. Są to pierwsze standardowe komponenty. Także nie będziemy wybrzydzać i zbudujemy z tego, co nam oferują. Czyli mamy tutaj właśnie jakby naszą kapsułę dowodzenia, która mieści jednego Kerbala. Wymaga ona energii, ale także tą energię składuje. Także tutaj żadnych baterii ani nic takiego nie będziemy potrzebować. Oczywiście żadna rakieta nie poleci bez silnika, który sobie tutaj ładnie odczepimy. Możemy też dodać tutaj stateczniki jakieś, ale myślę, że to nie będzie potrzebne na tak krótki lot. Oczywiście spadochron, tak żeby nasza rakieta mogła bez problemu sobie wylądować i żeby naszym Kerbalom nie stała się krzywda. Mystery Gu, tym na razie się nie będziemy zajmować, to się nie przyda. A więc przejdźmy do załogi. Jebediah, niech będzie ten oto pilot, sobie poleci w kosmos. Ponieważ jak na razie to ledwo co oderwiemy się od Ziemi. Nie mamy tutaj żadnych anten jeszcze, także po prostu musimy bezpiecznie wrócić, ażeby nasz raport przetrwał i żebyśmy mogli zyskać za niego punkty nauki. A więc przechodzimy, może jeszcze nazwę tą naszą rakietę. Powiedzmy, będzie to rakieta Alpha 1. Przechodzimy na naszą platformę startową. No i cóż, włączam system SAS. No i startujemy. Niestety tutaj jeszcze muszę coś zmienić, ponieważ chcemy, aby nasz spadochron nie otworzył się od razu, tylko w kolejnym jakby etapie. A więc startujemy. Chcieli tutaj właśnie raport naszej załogi, także ten raport otrzymają. Tutaj jak widzimy, już jeden kontrakt nam zaliczyło. Możemy otworzyć już spadochron. Przyspieszę nieco czas.
i po prostu musimy poczekać, aż nasza kapsuła tutaj opadnie. Widzimy, spadochron znacznie wyhamował naszą prędkość, także po prostu nic nie powinno się stać po wylądowaniu. No i wylądowaliśmy bezpiecznie. Odzyskujemy nasz pojazd i przechodzimy do podsumowania. Zyskaliśmy 8,5 punktów nauki za raport oraz za wystrzelenie naszego statku. Odzyskaliśmy także trochę funduszy za pojazd, a nasz Jebediah zdobył 1 punkt doświadczenia. Przechodzimy teraz do naszych misji i zobaczymy, jakie kontrakty nowe nam się tutaj pojawiły. A więc musimy dotrzeć do konkretnej, jakby konkretnego obszaru naszej planety Kerbin i zdobyć stamtąd raport naszego Kerbala. Tutaj jest to samo, także to sobie na razie odpuścimy. Przetestuj R10 Hammer, czyli jakiś booster na paliwo stałe. Jak najbardziej przetestujemy ten oto właśnie silnik. Przetestować jeszcze mam RT5. Tutaj już mamy trochę więcej warunków. Jakby musimy to zrobić na wysokości od 28 do 36 km oraz przy prędkości 150 do 300 m na sekundę. Myślę jednak, że to akceptujemy i uda nam się wykonać te dwa kontrakty za jednym zamachem. Dostaliśmy tutaj potrzebne nam komponenty, a więc tak, mamy wystartować za pomocą tego oto właśnie silnika oraz booster. Mamy uruchomić dopiero po spełnieniu warunków, które nam tutaj kontrakt. Okej. Szczerze mówiąc, obawiam się, że takie dwa boostery będą trochę... No dobra, ale powiedzmy, niech będzie już tak jak jest. Odczepimy też trochę stateczników, abyśmy mieli jakąkolwiek kontrolę nad lotem naszego pojazdu. I będzie to już statek Alfa 2. Muszę sobie tutaj przypomnieć nieco te warunki kontraktu. Czyli 28 do 36 km i prędkość 150 do 300 m na sekundę. No i cóż. Jak zwykle zapomniałem tutaj dodać naszych etapów. Na początku odpalamy nasz ten największy silnik, to jest tak, nam sobie życzy kontrakt, abyśmy za pomocą niego wystartowali. No a reszta... Obawiam się nieco tutaj, że możemy mieć mały problem z wylądowaniem, chociaż, no dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A więc startujemy.
czas, włączę system RCS. Nieco tutaj staram się zmienić naszą trajektorię lotu. Myślę, że nie uda nam się do tego za bardzo zrobić, natomiast ten pierwszy kontrakt mamy zaliczony. No i cóż, niestety tego drugiego kontraktu na razie nam się nie udało wykonać, ponieważ byliśmy zdecydowanie zbyt nisko. Natomiast przejdziemy zaraz. Przejdziemy zaraz do naszego hangaru i tam dokonamy małych poprawek, tak, żeby udało nam się wykonać ten kontrakt. Obawiam się tylko, że możemy tutaj nie wylądować. Zachowamy raport. Nasz pojazd jest bardzo ciężki, ten mały spadochron może go nie wyhamować. Przyspieszymy czas i zobaczymy. A więc mamy 9 metrów na sekundę. No, myślę, że powinno to wszystko wytrzymać. Aj, jednak. Natomiast naszemu Kerbalowi nic się nie stało. A więc otrzymaliśmy trochę punktów nauki za raport. Za raport z nad Grasslandów i za odzyskany pojazd. Troszkę też pieniędzy, natomiast nasz Kerbal nie zdobył żadnego doświadczenia. A więc wykonaliśmy tutaj kontrakt, natomiast musimy polecieć teraz znacznie wyżej. Przejdę do naszego laboratorium naukowego i odblokujemy może jakieś dodatkowe części, ponieważ mamy aż 25 punktów nauki. Potrzebujemy dekupler. Dokładnie. Dzięki temu urządzeniu będziemy mogli odrzucić zbędne nam silniki, zbędne nam zbiorniki paliwa, kiedy się one wyczerpią. W ten sposób będziemy lżejsi i nie będziemy mieli problemu z lądowaniem. Mamy tutaj także antenę, dzięki której będziemy mogli przesyłać dane na bieżąco. Cóż to takiego jest, to jeszcze do końca nie wiem. Jest to coś chyba do przeprowadzenia jakichś badań. Badań grawitacji, jeżeli się nie mylę. No natomiast odblokujemy sobie właśnie te oto komponenty. Stabilizacja lądu, to się nam na razie nie przyda. To się też mi na razie nie przyda. Także odblokuję sobie jeszcze te komponenty. A więc zostało nam tylko 14 punktów nauki, także nie stać już nas na nic. Przechodzimy do hangaru. I musimy użyć w kontrakcie RT5 podczas tych warunków. A więc nieco zmodyfikuję tutaj nasz pojazd. A więc użyjemy sobie tutaj dekuplera. O. Użyjemy sobie fuel tanka. Musimy go odblokować. Ja tutaj gram na ustawieniach hard, dlatego też w ten sposób muszę robić.
Otrzymuje także też znacznie mniej punktów nauki oraz pieniędzy za wykonywane kontrakty oraz loty. Szczerze mówiąc, nie wiem jak dużo tego paliwa będzie potrzebne, żeby wznieść się tak wysoko. Użyjemy tutaj teraz silnika na paliwo ciekłe, który nie jest zbyt efektywny, no oraz też łatwo się bardzo przegrzewa. Natomiast silnik ma alternator, także ładuje nam energię. No i nie mamy też innego wyboru, także po prostu musimy z niego skorzystać. Nie wiem, dlaczego nie chce mi się to blokować. Okej. Odblokowaliśmy Solid Fuel Booster. Użyjemy dwóch tych oto silników podczas samego startu, a kolejne dwa zachowamy i odpalimy, kiedy nasze warunki będą spełnione. Może w ten sposób uda nam się spełnić warunki tego kontraktu. A więc tutaj tym razem już na samym początku sobie ustawię wszystko tak, jak powinno być. Dodam jeszcze jeden etap. Etap startu, czyli na starcie odpalamy ten silnik oraz te dwa boostery. No i cóż. Myślę, że możemy przejść już do lotu. Oczywiście ten oto auto rakieta będzie się nazywało Alpha 3. I zobaczymy, co uda nam się osiągnąć tym razem. A więc startujemy. Ustawię sobie może jeszcze siłę ciągu trochę większą. System stabilizacji oraz siłę ciągu na tutaj nieco mniejszą. Przyspieszamy. Musimy także pilnować tutaj. No cóż, widzę, że po raz kolejny nie uda nam się osiągnąć tutaj zamierzonej wysokości. Zdecydowanie za mało paliwa. No cóż, cofniemy do naszego hangaru i przeprowadzimy inne modyfikacje. Dodam tutaj trzy zbiorniki paliwa. Także ten oto silnik na paliwo ciekłe. Zastanawiam się, jakby można było to zrobić, aby udało nam się uzyskać tak wysoko po prostu polecieć. Mam pewien pomysł. Jednak zobaczymy, czy nam się to uda. Dwa zestawy tych dużych boosterów oraz dwa zestawy tych małych boosterów. Daliśmy także nieco paliwa do naszego silnika na paliwo ciekłe. To nie było zamierzone. No i niestety wystąpił tutaj jakiś błąd. Także gra mi się za chwilę wyłączy. A więc ponownie uruchomiłem grę. Zobaczymy, na jakim etapie zapamiętało
Alfa 3, mam tutaj jakiś autosave. Czyli na tym etapie. No cóż, to musimy po prostu od nowa zmodyfikować naszą rakietę. Widzę tak, że nie zapisało nam naszego Alfa 1. No cóż, trudno. Dodamy tutaj tym razem dwa fuel tanki. Dodamy silnik. Koncepcja z poprzedniego zostaje, także dwa zestawy tych oto boosterów. Tutaj już na bieżąco sobie te dwa boostery odseparuję. Ok. I kolejne zestawy boosterów, tych mniejszych, ustawimy w ten oto sposób. A więc tak, zrobimy to w sposób następujący. I ten oto etap zachowamy na spełnienie naszych warunków, o ile w ogóle uda nam się spełnić. Zrobiłem mały błąd. A więc teraz wszystko jest w porządku. Alfa 4. Zapisujemy. I próbujemy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A więc mamy zbyt dużą masę. Tona, możemy wziąć tylko 18. Nie wiem, czy to nam wystarczająco pomoże. To nam nie pomogło prawie wcale. A więc tych dwóch boosterów dodatkowych nie możemy niestety ze sobą zabrać. Ważą one zdecydowanie zbyt wiele. Ten silnik uruchamia się na starcie razem z dwoma mniejszymi boosterami. Te dwa większe boostery uruchomimy dopiero później, a na samym końcu uruchomimy te dwa boostery. A więc modyfikowaną rakietę zapisujemy i przechodzimy na platformę startową. No cóż, to ostatnie podejście na dzisiaj. Zobaczymy, co uda nam się w ten sposób osiągnąć. A więc tutaj, no cóż, dobra, startujemy. A więc mamy 100 metrów na sekundę, jest to bardzo dobry wynik. Odpalamy duże boostery. Daje nieco większą siłę ciągu. I zobaczymy, czy uda nam się osiągnąć docelową wysokość. Tu widzę, rakieta nam się nieco przychyla. Nie wiem teraz, czy odpaliłem już. Tak, odpaliłem już wszystkie. Niestety ta wysokość okazuje się dla nas jak na razie nieosiągalna.
A więc wracamy. Zobaczmy w takim razie inne kontrakty. Tego na razie sobie zachowamy na później. A więc tak. Tutaj także mamy jakiś kontrakt. Natomiast przetestować mamy decoupler, aktywując go za pomocą sekwencji. Zrobimy sobie ten kontrakt, jest on bardzo, bardzo prosty. Czyli to nie będzie nam już w ogóle potrzebne. To także decoupler już mamy tutaj zamontowany. Mamy sobie mały silniczek. No i to właściwie byłoby wszystko. Przechodzimy na platformę startową. Odpalamy i wznosimy się, czekając na odpowiedni moment, żeby odpalić nasz decoupler. Powiedzmy teraz. Zobaczmy, czy kontrakt został zaliczony. Musimy po prostu jeszcze wylądować. Przyspieszony jest to czas. Teraz udało nam się znieść, widzę, bardzo wysoko. Możliwe, że udałoby się nam osiągnąć wysokość z poprzedniego kontraktu, używając samych tych małych boosterów. Jeszcze za chwilę spróbuję, czy rzeczywiście się nam to uda. Musimy wylądować. Niestety tutaj żadnego raportu nie mogliśmy przeprowadzić. Odzyskamy nasz pojazd. Niestety za to nie zyskaliśmy punktów nauki. I nie zaliczyło nam to kontraktu. Nie wiem dlaczego, że użyłem nie tego dekuplera. No cóż, no innej możliwości tak naprawdę nie mamy. Naprawdę nie wiem, dlaczego nam to nie zaliczyło. Może mam to użyć na platformie startowej. Nie wiem, czy miałoby to jakikolwiek sens. Jak widać, mieliśmy tego użyć na platformie startowej. No cóż, nie spodziewałbym się tego. No, ale skoro tak. Spróbuję jeszcze zrobić teraz ostatnie podejście, jak na tą chwilę, co do osiągnięcia tych 28 km. Użyjemy samych tych tutaj małych boosterów.
dalej nieco ekran. I się zastanawiam, ile tych boosterów będę musiał użyć. Na pewno wystartujemy za pomocą jednego, następne dwa odpalimy znacznie później. Kolejne dwa odpalimy jeszcze później, ponieważ nie ma co przesadzać z ilością ciągu, ponieważ będzie to jak najzwyczajniej w świecie nieefektywne. Nie wiem, czy to tak może być. No cóż, zrobię to w ten sposób dla pewności. Te odpalimy jeszcze później. I ostatnie odpalimy na samym końcu. Będzie to Alfa 5. I próbujemy. Tutaj możemy stworzyć raport. No cóż, startujemy. Jak widzimy, jeden booster to zdecydowanie za mało, także od razu odpalam dwa kolejne. Rakieta jest o wiele cięższa. Kolejne dwa. No i cóż, niestety już widzę, że po prostu nam się to nie uda. No cóż. A więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnych odcinków już wkrótce.